Witam cię bardzo serdecznie w audycji Geekcast. To podcast o pracy freelancera, startupach i pasjach. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zacząć pracować z domu, jak rozwinąć swoją firmę lub po prostu interesuje cię świat, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej audycji. Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Miło mi, że ponownie jesteś z moim głosem. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo chaotyczny, prawdopodobnie. Jest godzina 4.40. Ja dotarłem właśnie do mojego biura. W sumie zamierzałem pójść na siłownię i zaraz później zacząć pisać notatkę związaną z podsumowaniem mojej działalności na blogu. I taka notatka też na pewno, na pewno powstanie, ale stwierdziłem, że jeszcze spróbuję sobie troszeczkę chaotycznie do Ciebie pogadać, opowiedzieć Ci o tym, co się dzieje tak bardziej osobiście, bardziej personalnie, bo trzeba przyznać, że te ostatnie wydarzenia są dla mnie niezwykle istotne. To, co ostatnio dzieje się na blogu, to, co dzieje się ostatnio w kontekście również podcastu, to, co będzie działo się w najbliższych miesiącach i tygodniach, Myślę, że zasługuje też na taki osobisty komunikat bezpośrednio moim głosem. Tak jakbym po prostu mógł sobie z Tobą usiąść na kawę i chwilę pogadać, to z przyjemnością bym to zrobił. No Prawdopodobnie byłoby to niemożliwe ze względu na liczbę, która w tym momencie odwiedza mojego bloga, ale o tym już zaraz za chwilę. Najpierw od końca, najpierw od tego, jak słyszysz mój głos. Mam nadzieję, że zauważalnie lepiej. W ostatnich tygodniach doinwestowałem w sporo różnego rodzaju osprzętowanie, które umożliwi mi również nagrywanie lepszych rozmów. Kupiłem nowy rejestrator dźwięku, już taki bardzo profesjonalny, tak mi się przynajmniej wydaje. To jest Zoom H4N Pro. Kupiłem też dwa mikrofony, takie, w które można po prostu trzymać w ręce, czy zamontować na statywie i po prostu w normalny sposób porozmawiać. Prawdopodobnie dzięki tym urządzeniom, które kupiłem. Prawdopodobnie będę w stanie też nagrywać w miejscach, których jakość pomieszczenia czy jakość wygłuszenia pomieszczenia jest dużo mniejsza. Wreszcie mogę nagrywać też w sytuacjach takich bardziej przypadkowo randomowych, na przykład w domu, w mieszkaniu, czy, czy w jakimś takim miejscu po prostu nieprzygotowanym na nagrywania podcastów. Jeszcze cały czas ten upgrade trwa, cały czas jeszcze ten sprzęt staram się poprawiać, ale to taka pierwsza nowina. Dlatego też nie było ostatnio kilku odcinków podcastu regularnie publikowanych na blogu, jest to związane z pewnymi innymi planami, którymi, o których zaraz też ci opowiem. Ale równocześnie właśnie ta kwestia sprzętowa, która zaczęła mnie coraz bardziej ograniczać, irytować, złościć. Chciałbym, żeby również podcasty w moim przypadku były wysoko jakościowe, żeby były takie, aby przyjemnie się słuchało mojego głosu. Żeby to było faktycznie dla Ciebie fajne i, i żebyś mógł się z tego czegoś naprawdę fajnego nauczyć. I odbierać również ten mój głos w taki sposób po prostu przyjemny, bez względu na to, czy biegniesz, czy jedziesz samochodem, czy mam nadzieję, siedzisz teraz sobie ze mną z kawą i, i spokojnie sobie rozmawiamy. Chciałbym, żeby ta jakość tych rozmów po prostu cały czas szła do góry. Tym bardziej, że w planach jest kilka naprawdę wybitnych osób. Z którym już lada chwilę będę mógł porozmawiać. Jest to związane też z moją działalnością, którą jakby w tym momencie się krystalizuje, jeżeli chodzi o mojego bloga. I już mogę Ci zapowiedzieć, że niedługo będzie prawdopodobnie podcast z Kasią Bieleniewicz na temat talentów i tego, w jaki sposób można się rozwijać. Chwilę później będzie podcast z panią Dorotą, która jest wykładowcą, ale również psychologiem. Zajmuje się psychopatią, zajmuje się zjawiskiem psychopatii, w szczególności właśnie w korporacjach, w biznesie. Dla mnie temat jest niezwykle ciekawy. wymieniliśmy kilka maili, spotkaliśmy się na kawie. Wydaje mi się, że może być z tego nawet jakaś większa współpraca. To no, temat, już który nam się wytworzył, myślę, że będzie bardzo ciekawy, bo tytuł podcast będzie prawdopodobnie nosił tytuł Czy psychopatii lubią kawę? No, to takie ciekawe ze strony psychologicznego aspektu, tego jak działa mózg. Myślę, że to również Ciebie zainteresuje, bo to coś, czego po prostu w polskim internecie właściwie nie ma. To zjawisko nie jest analizowane. No właśnie, ale co do samego podsumowania bloga, tego co dzieje się u mnie, dzieje się bardzo, bardzo, bardzo wiele. Jeżeli śledzisz moje kanały social media, to wiesz, że niedawno byłem na Filipinach. Właściwie cały luty i jeszcze tydzień wcześniej, tydzień później, bo łącznie ponad 5 tygodni spędziliśmy na Filipinach. No, to był dla mnie wyjątkowy czas. Faktycznie pod wieloma względami niezwykły. Była to przygoda chyba mojego życia, jeżeli chodzi o taki, taki wyjazd gdziekolwiek. Właściwie od kiedy jestem mężem, a to już właściwie właśnie minęło 5 lat, to nie zdarzało nam się gdzieś daleko za granicę wyjeżdżać, czy w ogóle robić jakieś wypady. Wcześniej jakby niekoniecznie mieliśmy taką możliwość, żeby faktycznie gdzieś tam dalej wyjeżdżać. No, związane jest to oczywiście z wieloma rzeczami, gdzieś tam na początku moja praca, kiedy starałem się też o awanse, później oczywiście jak to bywa w korporacji, brak wolnego, później trochę brak kasy, później jakichś różnego rodzaju wydarzenia w życiu rodzinnym, które spowodowały, że tych wyjazdów właściwie nie było. Raz gdzieś tam na rocznicę dostaliśmy w prezencie od rodziców wyjazd, wyjazd na, za granicę do, do Grecji na wyspę Rodos. No i tak od dłuższego czasu nam się marzył jakiś taki dłuższy wyjazd. Jakby względem też, że bardzo mocno staram się promować pracę zdalną i właściwie pracuję zdalnie cały czas, świadczę takie usługi, no to stwierdziłem, że faktycznie czas się jeszcze przekonać, jak to jest pracować z innej części świata. No i faktycznie taka decyzja zapadła. Przez rok przygotowaliśmy się do tego wyjazdu. O Filipinach na pewno będę jeszcze bardzo często opowiadał, bo to faktycznie bardzo, bardzo ważne dla mnie wydarzenia. Ogólnie bardzo polecam tak w jednym zdaniu taki wyjazd, jeżeli tylko umożliwia to praca lub cokolwiek innego, to zdecydowanie bardzo może to zmienić taki mindset, bardzo zmienić podejście. Był z nami kolega, który normalnie pracuje na etat i po prostu pozbierał sobie taki urlop, dostał decyzję od szefa, że może razem z kilkoma darmowymi dniami jakby bezpłatnego urlopu pojechać. Pojechał, jakby normalnie wrócił do pracy na etat i, i to też jest możliwe, też się w takiej konfiguracji da to zrobić. Wyjazd na Filipiny w szczególności był dla mnie właściwie ważny w ostatnich dniach, właściwie zupełnie przez przypadek. Po prostu kilka ostatnich dni nie miałem ani prądu, ani internetu. Mimo, że miałem zaplanowaną pracę, czy chociażby publikację właśnie artykułów na blogu, czy pracę w fundacji, czy wokół mojego startupu, kilka rzeczy do wykonania, to po prostu nie byłem w stanie ich wykonać. Brak prądu, brak internetu, komputer padł i właściwie, właściwie zostałem sam ze sobą. Miałem oczywiście swój czynnik e-booków, który również no, zrewolucjonizował ostatnio moje podejście do czytania książek. No właśnie, ale to był taki czas, kiedy praktycznie miałem dużo czasu dla siebie, dla swojej głowy. Ponieważ już to była końcówka naszego wyjazdu, no to też. Taka regeneracja sił nastąpiła. Jakby wstawałem dużo wcześniej niż wszyscy pozostali czyli moja żona i mój kolega, z którym mieszkaliśmy. Wschodziłem sobie z pięterka, na którym mieliśmy sypialnię, na dół do takiego salonu i bardzo często miałem po prostu czas, żeby posiedzieć i pomyśleć. Bardzo często z kartką papieru miałem możliwość pewne rzeczy sobie projektować. Pierwszy raz w sumie bardzo dawna zatrzymać się i popatrzeć na to, co robię. I efekty tego już widzisz w pewnym sensie na blogu, między innymi zakończenie projektu 10 źródeł przychodów, ponieważ faktycznie no, brało to ode mnie bardzo dużo sił, angażowało w kierunku, który niekoniecznie był najlepszym z możliwych. No więc to jest jakby pierwsze zamknięcie takiego projektu, ale tych projektów, które zacząłem zamykać również w głowie, wielu projektów blogowych, które miałem gdzieś tam już rozpoczętych nawet, czy, czy już które pisałem, Takimi samurajskimi cięciami zacząłem systematycznie wycinać. Wszystko, co tylko wokół mnie, w jakiś sposób mnie ograniczało, również jeżeli chodzi o kontakty międzyludzkie, od kilku ludzi po prostu postanowiłem się odciąć, nie kontynuować jakiejś tam bliższej znajomości, czy, czy uświadomiłem sobie, że po prostu niektóre znajomości ciągną mnie bardziej w dół niż w górę. Więc staram się systematycznie te wszystkie rzeczy wycinać. Ten proces cały czas trwa, wciąż się czyszczę z różnego rodzaju tematów. I zaraz po powrocie, kiedy już miałem taką bardzo realną wizję tego, czym powinienem się zająć, wciąż, mimo wszystko, tych nowych projektów, którymi chciałem się zająć, było bardzo dużo. No i tutaj właściwie dwie chyba najważniejsze rzeczy, które się wydarzyły. Pierwsza to utworzenie mastermindu. Zaprosiłem kilka osób do takiej wspólnej grupy. O Mastermajdzie pewnie zrobię osobny odcinek. Niedawno Michał Szefrański opublikował taki bardzo długi podcast ze swoją grupą Mastermajdową, gdzie opowiadają właściwie, jak to działa, jak to funkcjonuje. My działamy na dosyć podobnej zasadzie. W skrócie, jeżeli nie wiesz, co to jest, grupa Mastermind to taka grupa zwyczaj przedsiębiorców o dosyć podobnym do siebie doświadczeniu, którzy po prostu umawiają się, że wzajemnie przed sobą deklarują różnego rodzaju projekty, następnie wzajemnie się monitorują z tych postępów, a musisz wiedzieć, że nam, przedsiębiorcom, w szczególności tym małym, jest to bardzo potrzebne. To znaczy, często mamy jakieś przedsięwzięcia w firmie. Ale nie mamy komu się zwierzyć na ten temat, nie mamy o kim porozmawiać tak realnie o problemach, czy, czy o tym, w jakim stronę powinniśmy pójść z naszą firmą, czy z naszym projektem. I właśnie o tego jest grupa mastermindowa, żeby po pierwsze móc przegadać pewne problemy, przedyskutować propozycje rozwoju, porozmawiać o tym, co powinniśmy zrobić, czy który kierunek jest interesujący. I faktycznie taki, taki mastermind już po dwóch spotkaniach roz, zrobił mi wielką rewolucję w głowie. Po drugie, mastermind też jest po to, żeby właśnie wzajemnie się jakby monitorować, ale też zachęcać do realizacji swoich założonych celów. Czyli, jeżeli ja deklaruję w grupie mastermindowej, że w terminie XY, na przykład w pierwszym kwartale, napiszę książkę, no to grupa później mnie pyta. Czy w tym tygodniu, czy w tym dniu czegoś faktycznie, czy, czy w tym tygodniu faktycznie poszedłem do przodu, czy napisałem kilka stron, jak mi idzie, czy potrzebuję pomocy, itd. itd. Spotykamy się na razie raz w tygodniu, w poniedziałki o 7 albo o 8 rano. Mamy oczywiście przygotowany jakiś tam schemat tej rozmowy. No i muszę powiedzieć naprawdę, że te dwa spotkania dały mi tutaj już bardzo, bardzo, bardzo dużo. Udało się też jakby zebrać czy wybrać grupę osób, która jest naprawdę niezwykle pozytywnie nastawiona do życia i do projektów blogowych z bardzo różnym doświadczeniem, na różnym poziomie jakby świadomości, ale równocześnie bardzo zdeterminowanych do tego, żeby robić więcej, robić fajniej, fajniej przedyskutować tematy, dawać sobie rady. Naprawdę świetna grupa. Agnieszka, Tomek, Oskar, rewelacja. Bardzo Wam dziękuję za to, że możemy razem współpracować. no Ja się uczę niezwykle wiele. Naprawdę już, już po tych dwóch spotkaniach czuję, że to jest to. No i faktycznie wyczyściłem kolejne tematy. Między innymi chodziło mi po głowie od dłuższego czasu zrobienie takiego cyklu artykułów, inwestowanie z geekiem. Chciałem tutaj zaprosić do współpracy jakiegoś większego partnera. Tak jak być może zauważyłeś na blogu od jakiegoś czasu interesuje się inwestowanie w obligacje korporacyjne, trochę grania na giełdzie. Temat jest dla mnie bardzo interesujący. Robię to prywatnie. Sporo na temat czytam i chciałem uczynić z tego jeden z cyklu artykułów na moim blogu. I na pewno tak będzie. Prędzej czy później temat wróci. On jest odłożony na półeczkę kiedyś może, ale najpierw tematy dużo bardziej istotne. Ale nim do tego przejdę, w jakim stronie będzie rozwijał się geekwork.pl, to jeszcze kilka słów o tym, co, co się działo, co pozwoliło mi taką wizję skrystalizować. Bardzo też chcę podziękować Dominikowi Uszczakowi. Dominik jest coachem, zajmuje się właśnie weryfikacją talentów, umiejętnością popychania ludzi w dobrą stronę. Tutaj jakby cała zasługa leży wokół testów Galupa, która również zasługuje na zupełnie osobny artykuł. W testach Galupa chodzi o to, że w takim wielkim skrócie, oczywiście, i w mojej bardziej chyba interpretacji, chodzi o to, że na podstawie testu, który jest na wykonywany, wynajdujesz w sobie pewne talenty które masz w naturalny sposób w swoim charakterze czy w swojej osobowości. Celem jest jakby rozwijanie tych cech, które masz, jakby maksowanie ich. Na przykład pewien talent niedojrzały może generować ci sporo problemów. Więc czym, jeżeli sobie go uświadomisz, wiesz jak z nim popracować, wiesz w jaki sposób go zoptymalizować, to może się okazać, że jakby sukcesy osiągasz znacznie szybciej, znacznie w przyjemniejszy sposób. Mi ten test Galupa dał też pewien wgląd w swoje cechy charakteru, czy w pewne wydarzenia w moim życiu, które no, były na przykład w kontekście negatywnym. I teraz rozumiem, dlaczego tak było, że pewne moje cechy charakteru, które są niedojrzałe, którymi, nad którymi muszę popracować, po prostu powodowały konflikty. I teraz jakby dużo lepiej to rozumiem. Zrozumienie tego, kim jestem, jakie mam cechy charakteru, na czym się skupić. I zaraz później Tomek Gordon zaproponował również e, zrobienie mi testu MPA. Podobny test chyba, jeżeli chodzi o kwestie Właśnie rozwoju osobowościowego. Przy czym oczywiście podchodzi od trochę innej strony. Podchodzi od strony również talentów, ale od strony menedżerskiej, czyli jakim menadżerem jesteś bardziej w tym kierunku i w którą, stronie, w którą stronę powinieneś się rozwijać. Tomek też poświęcił mi sporo swojego czasu. Spotkaliśmy się u mnie w biurze i ten test bardzo szczegółowo przeanalizowaliśmy. I to Tomek też nadał mi taki kierunek, w sumie nie znając mnie, bo nie mieliśmy wielokrotnie wcześniej możliwości jakoś popracowania razem, kierunku, w którym nie powinienem pójść w którym powinienem się rozwijać, który temat na blogu spowoduje, że ja będę miał najwięcej frajdy z jego pisania, a równocześnie jest najbardziej przydatna, równocześnie wiem, że potrafię też go przekazać. Po drodze w tym wszystkim jeszcze wydarzyło się kilka rzeczy związanych z taką aktywnością na zewnątrz. Bardzo wiele jeżdżę w tym momencie, jeżeli chodzi o konferencje różnego rodzaju. Miałem możliwość wystąpić na konferencji Blog Conference Poznań. Świetna inicjatywa, świetna imprezie. Byłem jednym z organizatorów i miałem też ten zaszczyt właśnie wystąpić na scenie. Z ramienia co prawda Fundacji Zdalny Ninja, ale temat bardzo spójny ze mną. Przede wszystkim jednak po tej konferencji zauważyłem pewne zmiany w sobie, tego w jaki sposób mówię o temacie produktywności, bo to taki temat tam poruszałem. W jaki sposób ludzie z tym rezonują czy reagują, że to co mówię, chociaż często z mojej perspektywy jest po prostu często podstawami jakiegoś takiej produktywności i wydaje mi się, że temat wcale nie jest jakoś bardzo interesujący i, i, i niewiele zmieniający, okazuje się, że w Dobry sposób przekazany powoduje, że ludziom się bardziej chce, że faktycznie pojawia się w nich motywacja, że wiedzą, w którym kierunku warto pójść, że wiedzą, co z tym robić i to było dla mnie zupełnie coś bezcennego, ponieważ wcześniejsze szkolenia techniczne, które często miałem z zakresu marketingu, oczywiście dawały wiedzę, dawały zadowolenie, wielu klientów zostawało później moimi klientami, czy w jakiś sposób wchodziłem z nimi w fajną interakcję, ale to właśnie warsztaty z produktywności mi dają osobiście personalnie największą frajdę ale równocześnie po tej drugiej stronie, po stronie odbiorcy również świetnie spełniają swoje zadanie. Więc jakby już zdradzając, biorąc te wszystkie rzeczy do kupy, biorąc to wszystko w jedno miejsce, temat produktywności, zarządzania, sobie w, zarządzania sobą w czasie, efektywności, planowania, nawyków, czy, czy takich pisania procedur wewnętrznych jest tematem, który będzie bardzo mocno dominował na moim blogu. Prawdopodobnie strona główna mojego bloga zostanie z myślą o tym przerobiona. Niedługo pojawi się cykl artykułów na ten temat. Wyklarował mi się też temat książki, jeden z czterech tematów, który mi wisiał od dłuższego czasu. Zdecydowałem się właśnie pisać na ten temat. Będzie to książka na początku, będzie to oczywiście e-book z pewnymi trikami czy takimi quick jak sobie sprawnie poprawić jakość życia, jeżeli chodzi o optymalizację czasu. A zaraz później, mam nadzieję, pójdzie za tym książka, którą. I jeszcze w tym roku, jeszcze w 2018 roku chciałem faktycznie wydać. Jeszcze nie wiem dokładnie w jakim modelu, prawdopodobnie to będzie strefę publishing Chciałem ją wydać sam. Tutaj znowu ogromne doświadczenie Agnieszki Skupieńskiej, która wydała dwie swoje książki i bardzo chętnie też tutaj mi pomaga, podpowiada pewne rzeczy, więc prawdopodobnie tak to będzie wyglądało. Jak już oznajmiłem to światu, to tak trochę mi dziwnie w środku, w sensie dotychczas rozmawiałem z wieloma osobami na ten temat, ale pierwszy raz mówię to tak mocno publicznie. Tak więc tak, temat produktywności jest tematem, w który się wkręcam, który mnie interesuje od wielu lat, który mam, wydaje mi się zgromadzoną całkiem sporą wiedzę, w której chcę się jeszcze kształcić, chciałbym też zrobić sobie jakiegoś trenera kompetencji z jakiejś konkretnej metody, najchętniej właśnie z GTD, ponieważ to jest coś, co jest najbliżej, najbliżej mnie. Tak więc to będzie się właśnie działo w najbliższych miesiącach. Dużo publikacji na temat produktywności, tego jak zarządzać sobą w czasie, jak radzić sobie z różnego rodzaju projektami, jak prowadzić firmę, w taki sposób ona była efektywna i cały czas rosła. Równocześnie nie przepracowywać się i nie tyrać po 19 godzin na dobę. Równocześnie mieć czas na realizację swoich pasji, rodzinę, na zdrowie, czy wiele innych rzeczy. W ostatnim czasie dzięki właśnie takim procedurom czy metodom, które wdrożyłem w swoim życiu, które sprawdziłem sam na sobie, no okazuje się, że mam możliwość pracować około 6 godzin dziennie. A prowadzę trzy firmy w tym momencie. Dzięki temu schudłem 15 kilo, Ponieważ udało mi się wygospodarować czas na treningi, na robienie posiłków, na dbanie po prostu o siebie, co też było bardzo, bardzo, bardzo ważne. W planach dalsze, dalsze 10 kilo, więc o tym też będę prawdopodobnie opowiadał. Udało mi się też bardzo rozwiązać swoje kompetencje z zakresu języka migowego, co jest dla mnie bardzo ważne. Działam tutaj sporo charytatywnie. O tym też pewnie będzie dosyć głośno, mam nadzieję, prędzej czy później. Więc te metody sam u siebie wdrożyłem. Z właściwie jednoosobowej firmy stałem się kilkuosobową firmą. Z jednej firmy stałem się trzema firmami, które działają w różnych kompetencjach, więc wydaje mi się, że faktycznie mam taką w miarę swobodę mowy, aby o tym opowiadać w jaki sposób to zrobiłem w swoim przypadku, co u mnie działa, a szukałem tych metod bardzo długo, wiele z nich sprawdzałem, nie wszystkie u mnie działają, nie wszystkie sposoby na przykład wyznaczania sobie celów w moim przypadku są sensowne, niekoniecznie działają. Więc tak to wygląda od strony takiej czysto praktycznej. To jest ten temat, który będzie mnie najczęściej poruszany. Cały czas oczywiście będzie to też strefa biznesowa, bo cały czas w tej strefie się poruszam, ale mam nadzieję, że również takich tematów właśnie prywatnych, tego jak znaleźć czas na swoje pasje, na pewno, na pewno będę, będę te tematy też poruszał. Więc jeżeli temat Cię interesuje, to serdecznie zapraszam. Jestem przekonany, że, że jestem w stanie właściwie na każdym szczeblu Historii zawodowej czy, czy osobistej taką wiedzę przekazać. Niedawno szkoliłem właściwie licealistów końcówkę trzeciej klasy liceum podczas jednych z warsztatów. Jakby widzę, że ta wiedza również im sporo zmienia, bo to pozwala w pewien sposób wyklarować sobie wizję. Sam pamiętam, że kończąc szkołę, pisząc maturę, nie do końca wiedziałem, w którym kierunku jeszcze chcę pójść. To cały czas było coś, czego brakowało mi przede wszystkim narzędzi. Do tego, żeby wyznaczyć sobie takie realne cele, żeby sprawdzić, co mnie kręci. I jestem właśnie przekonany, że produktywność i zdrowe podejście do produktywności również daje tego typu możliwości, czyli znalezienie odpowiednich celów, a później oczywiście systematyczne do nich dążenie. Więc taką wiedzą też chciałbym się na moim blogu i w moim podcaście dzielić. Od strony technicznej, nie mówię o tym zbyt wiele wcześniej, ale strategia rozwoju mojego bloga jest właściwie rozpisana na 5 lat. Kiedy zaczynałem, od razu miałem taką perspektywę bardzo długoterminową. I oczywiście nie wszystkie plany udaje mi się realizować. W kontekście tego planu pięcioletniego jestem już sporo w tyłu. <grych> Spodziewam się, że będę troszeczkę dalej pod wieloma względami. No ale jest, jak jest, jestem bardzo dowolony z aktualnej sytuacji, i tak? Gdzieś tam z tyłu głowy cały czas miałem taki mały głosi, który mi mówił, że to i tak się nie uda. A się udaje, społeczność moja bardzo mocno rośnie i bardzo to dziękuję, że jesteś ze mną, że słuchasz tego podcastu. Już kilka tysięcy ludzi odsłuchało, to, co tutaj gadał do mikrofonu, jest to dla mnie bardzo wartościowe. Bardzo się cieszę, że ktoś chce poświęcić dla mnie czas, że chce ze mną tutaj być. I To też bardzo mocno widać na moim blogu. W tym momencie liczba odwiedzających mojego bloga pierwszy raz historycznie przekroczyła 41 tysięcy, dokładnie to było 41 tysięcy 600 osób. I co ciekawe, każdego miesiąca, nawet jeżeli nie piszę lub nie publikuję nowych artykułów, nie udzielam się w social media, to te statystyki cały czas rosną. To głównie wynika z tego, w jaki sposób piszę. To znaczy, wiele moich artykułów na ten moment było pisanych w szczególności z myślą o wyszukiwarce o Google. Wiele tych artykułów, takich bardzo podstawowych, miało właśnie takie dwa cele. Pierwszy z nich taki, aby być wysoko w Google na dane słowo kluczowe, a drugi taki, żeby w pewien sposób opanować taką bazę podstawowej wiedzy, czy taki słownik pojęć. Ponieważ często szkoląc ludzi do tego w jaki sposób mogą zacząć pracować zdalnie, czy w jaki sposób mogą pracować w domu, czy też na przykład jakie są zawody, które można wykonywać przy ograniczeniach ruchowych, czyli dla osób niepełnosprawnych na przykład, no powodowały, że za każdym razem musiałem tłumaczyć dokładnie to samo. Więc teraz podjąłem taką decyzję, że to spróbuję trochę zmienić i te artykuły po prostu napisać i później podsyłać linki. A równocześnie są to frazy, które są bardzo wysoko w Google. Tajemniczy klient, copywriter pomysł na biznes. Są takie frazy, które u mnie są bardzo, bardzo, bardzo wysoko na pozycjach tam 1-3 w wyszukiwarce i to pozwoli osiągnąć mi ten właśnie pierwszy kamień milowy, czyli osiągnąć statystyki, które już dobrze wyglądają, z którymi już coś można zrobić, można też oczywiście ten ruch konwertować na przykład na klientów. Jest to też ruch, który powoduje, że pojawią się komentarze, jest to też ruch, który konwertuje również tak marketingowym głosem mówiąc, konwertuje w czytelników, którzy podejmują decyzję, że chcą zapisać na newsletter Niektórzy później też piszą do mnie maile, z którymi mam możliwość korespondować, i dla mnie to jest wyjątkowo wartościowe. Właśnie ten osobisty kontakt przy tych takich statystykach już jest dla mnie zauważalny. Faktycznie właściwie codziennie otrzymuję od moich czytelników maile, wiadomości, czy to w Social Media, czy to właśnie na Facebooku. No i Jestem przekonany, że to właśnie dlatego, że znaleźli te moje artykuły w internecie, one były im przydatne, podobały im się i to pozwoliło na w jakiś sposób wejść tutaj w interakcję. Inaczej by się o mnie nie dowiedzieli. Natomiast równocześnie trochę przykrym faktem dla mnie jest to, że faktycznie no, brakuje, brakuje mi takiej społeczności, która bardzo mocno do mnie wraca. Wielu moich czytelników jest jednorazowo na moim blogu. Szuka jakiejś informacji w internecie na temat, na przykład, właśnie pracy, wchodzi na temat, na jakiś konkretny artykuł i po prostu wychodzi po utrzymaniu informacji, nigdy więcej do mnie nie wraca. I, i tego mi trochę brakuje właśnie takiej społeczności, która jest mocniej zaangażowana wobec moich tematów, bardziej chce ze mną wchodzić i faktycznie rezonować, ale równocześnie, no cóż, nic straconego ponieważ lada chwila, jak gdyby właśnie będę kłócił znacznie większy nacisk na to, żeby udzielać się chociażby w social media, gdzie taki ruch faktycznie społeczny jest. Nie ukrywam, że szef z tu wchodzi. w sensie bardzo mi, tego, bardzo mi tego brakuje, ale równocześnie niestety faktycznie w moim przypadku social media jest po prostu zaniedbane. Co do samego jeszcze bloga, no to tutaj jakby wielkie sukcesy z, z, w mojej głowie następowały, ponieważ faktycznie udało mi się podwoić po raz kolejny, Wielkość czytelników na moim blogu właściwie. No byłem przekonany, że pokonanie takiej liczby jak, jak 20 czy 30 tysięcy będzie bardzo, bardzo, bardzo trudne. Tymczasem przeszło to w bardzo naturalny sposób. Dojście do 100 tysięcy czytelników na moim blogu zajęło mi niecałe 13 miesięcy. Podwojenie tej liczby zajęło mi kolejne 8 miesięcy. Potrojenie, czyli do 30 tysięcy użytkowników, to była końcówka zeszłego roku. To, to zajęło kolejne 4 miesiące i właściwie po kolejnych dwóch, trzech miesiącach ta liczba już przekroczyła 40 tysięcy czytelników, więc faktycznie mam takie poczucie, że ten rozwój tutaj jest, jest bardzo szybki, bardzo dynamiczny i każdego miesiąca bardzo fajnie rośnie i naprawdę sprawia mi to ogromną, 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 ogromną frajdę, więc jestem przekonany, że ten blok będzie rósł dalej, w szczególności teraz też ten temat, ujednolicenie tych tematów kierunku tej produktywności. Sądzę, że też wyjdzie mi na dobre. Znaczy dzisiaj bardzo ciężko zarówno mi, jak i ludziom, którzy odwiedzają mojego bloga tak w jasny sposób zdeklarować, o czym ten blog jest. No I to jest też taka główna myśl, którą chciałbym zmienić. Chcę być kojarzony z jednym tematem, przynajmniej na początek. Więc 40 tysięcy złamane, super, rośnie cały czas, jest to stabilny ruch. Social media stoi, będzie się działo, znowu wymiana sprzętu telefonicznego myślę, że umożliwi trochę więcej publikacji zdjęć, czy trochę więcej, więcej działania. Zobaczymy, jak to dokładnie wyjdzie w praktyce. Na pewno chcę kłaść na to nacisk. Na pewno powstaną też te produkty cyfrowe, czyli e-book, Książka, w produkcji jest też kurs, już jest rozpisany scenariusz. Pierwsze nagrywki już właściwie mam nagrane, więc też sądzę, że jeszcze w tym roku. Więc bardzo intensywny będzie ten rozwój produktów własnych, no i właśnie tej społeczności, wchodzenia w bezpośredni kontakt z ludźmi. Równocześnie też muszę Ci opowiedzieć o tym, co dzieje się w pozostałych tematach. Fundacja cały czas jest, cały czas się rozwija. Na blogu Zdalny Ninja też zdarza mi się dosyć regularnie publikować artykuły właśnie związane z pracą zdalną. Projekt jest bardzo ciekawy i myślę, że zrzesza wokół siebie w taki bardzo naturalny sposób dużą grupę ludzi, którzy faktycznie pracują w różnych miejscach na świecie, chcą się rozwijać, często potrzebują jakiejś pomocy. Być może uda nam się tutaj stworzyć jakąś taką faktycznie społeczność cyfrowych nomadów, być może uda nam się dostarczyć dobre narzędzia, które, które uproszczą im pracę. Jestem bardzo mocno przekonany i też tak właściwie lada dzień, bo w piątek mamy środę, 9 maja. W piątek, 11 maja, pojawię się w Łodzi podczas konferencji, tam gdzie chce, i również na ten temat będziemy właśnie rozmawiali, w jaki sposób można pracować zdalnie przez internet. Będzie tam mnóstwo cyfrowych nomadów. Bardzo jestem ciekaw tego spotkania, też na pewno dam jakiś feedback, jak to będzie po powrocie. Więc to jest też taki jeden z głównych tematów. Natomiast będzie on rozwijany zupełnie, jakby wszystkie te tematy związane z pracą zdalną czy pracą przez internet. Odcinam od głównej działalności bloga, a właśnie wrzucam na, na zdalnego Ninja, Więc jeżeli ten temat interesuje Cię dużo bardziej, temat freelanceringu, pracy zdalnej, to zdecydowanie odwiedzaj bloga zdalnyninja.pl, bo to tam też będziesz mógł mnie poczytać. Od strony zawodowej cały czas rozwijam swoją agencję marketingową. Jakby zespół rośnie, liczba klientów rośnie, przychody rosną i to też daje mi taką fajną perspektywę. Komfortu takiego, że z każdego miesiąca na miesiąc mam z czego żyć, mam w jakiś sposób się rozwijać, mam na rachunki, i to powoduje, że też mogę czasami wygospodarować troszeczkę więcej czasu właśnie na, na bloga i też z tej perspektywy go rozwijać. Jako osoby, która może nie odnosi sukces, bo tak bym tego nie powiedział, ale która faktycznie rozwija swoją firmę w taki skuteczny sposób. Jestem bardzo ostrożny przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji w kontekście mojej działalności, takiej właśnie tej podstawowej e, agencyjnej. Bardzo ostrożnie zatrudniam ludzi, bardzo ostrożnie też kupuję różnego rodzaju narzędzia i być może przez to trochę tracę, bo rozwijam się odrobinę wolniej, ale równocześnie rozwijam się bardzo bezpiecznie. Kiedy pojawia się nowy pracownik, to ja po prostu wiem, że spokojnie najbliższe kilka tygodni czy kilka miesięcy mam dla niego wynagrodzenie. Nie pojawiają się tutaj zbędne osoby. Staram się do tego podchodzić bardzo rozsądnie. O tym też niedługo będę opowiadał, bo to też jest bardzo ciekawy temat, jak moja firma, firma rośnie. A najważniejsza rzecz, która będzie się działa też w maju, no to już oficjalny start mojego startupu. SafeSeo wchodzi faktycznie w taką fazę ostatecznych, finalnych testów z ogromnym opóźnieniem, z ogromnym lagiem. Miało to być dużo wcześniej, dużo lepiej dużo lepiej miało być to zaprojektowane, niestety rzeczywistość muszą zweryfikowała. Napisałem na temat bardzo długi, osobny artykuł o wszystkich moich błędach, które popełniłem jako startupowiec, o wszystkich rzeczach, których się nauczyłem, więc nie będę teraz o tym opowiadał. Myślę, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni taki artykuł też pojawi się u mnie na blogu z wyjaśnieniami, czym SafeSeo tak naprawdę jest, czym ma być, czym będzie, w jaką stronę będzie się rozwijać, więc jeżeli ten temat również Cię interesuje, to serdecznie zapraszam. No, też mogę zapowiedzieć, że dla moich czytelników będę miał tutaj wyjątkowe propozycje, jeżeli chodzi o, o na przykład zakup konta na Safe SEO. Safe SEO będzie narzędziem w chmurze do monitorowania procesu SEO. Nie jest to narzędzie pozycjonerskie, nie jest to narzędzie dla osób, które mają gigantyczną wiedzę pozycjonerską, ale raczej dla osób, które po prostu chcą monitorować podstawowe elementy pozycjonowania, znaczy widoczności w Google na jednym widoku. W łatwy, przyjemny sposób sprawdzić czy ich ruch organiczny rośnie, sprawdzić, jakie mają aktualnie pozycje, zweryfikować, czy istnieją jakieś nowe backlinki do naszej strony internetowej oraz czy na przykład agencja, jeżeli to zleciliśmy na zewnątrz, wykonywała jakąkolwiek pracę optymalizacyjną na naszej stronie. Takie są założenia tego narzędzia. Wchodzimy w etap beta testów, jakby szukam właśnie beta testerów ostatnich, testujemy widoki, testujemy wszystkie dashboardy i ruszamy i, i działamy. I to jest, to jest też taki bardzo przełomy moment. Bo, choć miało to być już kilka miesięcy temu, wreszcie udało nam się dojść do takiego etapu, w którym mogę powiedzieć, ruszamy, weryfikujemy założenia rynku i sprawdzamy, czy mój startup będzie się rozwijał, więc tej pracy też jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, jak widzisz, stąd też właśnie te drobne opóźnienia w publikacji nowych na bloku. Po prostu, chwilowo, nie starczyło mi czasu na wszystko, a jeszcze równocześnie, tak jak wspomniałem te konferencje, wyjazdy, no niestety to też jest pochłaniacz czasu. Tak jak wspomniałem, trochę chaotycznie, trochę nie do końca po kolei, trochę nie o wszystkich tematach, o których chciałem się jeszcze powiedzieć, zdążę opowiedzieć. Nie wszystkie teraz pamiętam, nie wszystkie mam wynotowane. Na pewno będę wracał jeszcze do tematu czytania książek, bo to też jest temat bardzo ważny. Ostatnio przeczytałem kilka naprawdę świetnych książek, które znowu robią jakąś tam rewolucję w głowie. Będę o nich pisał, będę o nich publikował. Już teraz serdecznie zapraszam Cię na mojego bloga. Jeżeli więc temat produktywności lub zarządzania sobą w czasie Cię interesuje i chciałbyś się czegoś dowiedzieć lub chciałbyś się czegoś dowiedzieć, to bardzo proszę, zostaw komentarz pod tym artykułem, a ja postaram się jak najszybciej, jak to tylko będzie możliwe, na temat odpowiedzieć. Być może uwzględnię to też w moim e-booku. Być może w jakiś sposób inny będę w stanie na, tą twoją, na to Twoje pytanie czy twoje wątpliwość odpowiedzieć. Mam nadzieję, że do zobaczenia w planach live y na Facebooku, w planach regularna publikacja artykułów na temat produktywności, w planach Dużo większa aktywność w social media, w planach w dalszym ciągu widoczność na różnego rodzaju konferencjach, no i przede wszystkim start save, SEO i to już za kilka dni, więc to wszystko w maju. Bardzo Ci dziękuję, że postanowiłeś poświęcić dla mnie tak dużo czasu, bo już właściwie gadam prawie pół godziny do, do mikrofonu. Przepraszam, jeżeli to było chaotyczne, po prostu bardzo spontanicznie stwierdziłem, że chwycę zabrojektowany sprzęt, przetestuję go, jak działa, czy jest faktycznie lepsza jakość dźwięku. Jeżeli możesz, to również napisz, czy faktycznie jest lepiej. I postanowiłem po prostu pogadać do ciebie o tym, co się dzieje, co będzie się działo, więc jest to bardzo spontaniczne, nie do końca uporządkowane, ale mam nadzieję, że będzie ciekawe. No nic, mamy piątą właściwie 20, piątą 30 za chwilę. Czas się powoli zbierać. Wrzucam to audio do obróbki. Mam nadzieję, że dziś jutro uda mi się taki artykuł publikować. Ja lecę na siłownię, bo trzeba chudnąć dalej. No i cóż, mam nadzieję do zobaczenia. Cześć, na razie, pa!